Spektakl o zawiłościach ludzkiego losu w pewnym kontekście tutaj stricte teatralnym. O zawiedzionym marzeniu, o byle jakości życia. To jest chyba też spektakl o takich najprostszych ludzkich uczuciach, o potrzebie bliskości, o potrzebie docenienia, o potrzebie spełnienia zawodowego, ale i o miłości, której brak w życiu i o zwykłych, potężnych ludzkich namiętnościach. Jest przede wszystkim Kolada genialnym dramaturgiem. On i Wyrypajew to takie dwa czołowe nazwiska rosyjskich dramaturgów. Pisze dowcipnie, fajnym językiem. Mam nadzieję, że widzowie się będą na tym spektaklu świetnie bawić. Ja przede wszystkim nigdy w życiu w teatrze nie spotkałam się z podobną sytuacją, ale byliśmy kiedyś w Winnicy, to jeszcze był Związek Radziecki. I tam rzeczywiście mogłabym do tamtego teatru to odnieść, bo tam aktorzy to właśnie mieli czasami takie zachowania dziwne, takie trochę rubaszne czasami, takie, no nie wiem, u nas by to nie przeszło. Nie spodziewamy się fajerwerków inscenizacyjnych, nie robimy niezwykłych wymyków i rozbłysków, to jest po prostu rzetelna, cicha, aktorska robota. Wszystko w tym spektaklu zależy od aktorów. On jest o tyle, to jest bardzo dobrze napisany tekst, to są fantastyczne, z krwi i kości role, to są żywi ludzie i to od pierwszej linijki. I no teraz jest tylko kwestia tego, że to trzeba wypełnić, zagrać, ogarnąć, no i potem zderzyć z ludźmi. To jest niezwykle zabawne również, niezwykle przy swoim dramatyzmie i przy wadze tych wszystkich rzeczy, o których się tutaj mówi, a mówi się o bliskości, o emocjach, o miłości, o rodzinie, o związku, o tym, że to się rozlatuje, no i napisane jest to niezwykle zabawnie. To wszystko jest takie, że to powinno drgać humorem, a w tej warstwie pod spodem powinno dawać nam refleksję na temat, no, chyba goryczy, jaką to wszystko ze sobą niesie. Zapraszam wszystkich Kielczan i nie tylko na spektakl Mikołaja Kolady Gąska do Wojewódzkiego Domu Kultury. Spektakl powstał w kooperacji aktorów z Teatru Kubuś. To jest pan Kuba Sielski. Z Teatru Stefana Żeromskiego to jest pani Ewa Józefczyk, Mariusz Brykczyński i Zuzanna Wierzbińska. No i aktor niezależny, czyli ja, Ewa Pająk. Jeszcze raz bardzo, bardzo zapraszamy i mam nadzieję, że się wszyscy będziemy świetnie bawić. No to co? Powiesisz się? Przestań. No, Aula. Ubyło ci przez to.